Siemanko, witajcie w mojej solówce. Przyznam szczerze, że w kościach już czuję, że lada dzień nadejdzie wiosna, no a to oznacza, że coraz więcej czasu będziemy chcieli spędzać poza domem. Właśnie dlatego postanowiłem stworzyć sobie do ogrodu krzesełko i z chęcią podzielę się z Wami tym projektem. Zobaczcie! Do tego sposobu potrzebuję grubych desek, deski półkowej, lakieru do drewna, bejcy, kleju uniwersalnego, wkrętów do drewna, materiału skóropodobnego oraz gąbki. W pierwszej kolejności wyznaczam na deskach fragmenty, które trzeba będzie usunąć. Zbędne części wycinam. Ja do tego celu użyłem piły tarczowej oraz wyżynarki. Przygotowane elementy szlifuję po to, aby później nie wbiła nam się żadna drzazga w siedzenie. Całość nie wyglądałaby dobrze w stanie surowym, dlatego bejca jest tu nieodzownym składnikiem. Kiedy drewno nabierze już koloru, deski pokrywam jeszcze paroma warstwami lakieru bezbarwnego. Teraz z deski półkowej wycinam kwadrat, po czym przyklejam do niego gąbkę. Następnie obijam całość materiałem skóropodobnym i przykręcam w górnej części oparcia. Po złożeniu obu desek nasze ogrodowe krzesełko jest już gotowe. Przyznam szczerze, że wspaniale jest się rozkoszować pierwszymi promieniami wiosennego słoneczka, siedząc właśnie na tym krześle. Jestem pewien, że posłuży mi ono przez cały sezon, no bo idealnie się do tego nadaje. A jeżeli chcecie go wykonać sami, po prostu potrzebujecie dwóch grubych dech. Polecam!